Na rower wydajemy często nawet kilka tysięcy złotych, natomiast na jego zabezpieczenie, no cóż, często jest to tylko najtańsza linka, która niestety nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Polecamy y, zabezpieczenia droższe, niestety ale skuteczne, czyli duże uloki zwane też czasem szeklą albo solidne łańcuchy rowerowe, ewentualnie oznakowanie roweru na komendzie. Numer seryjny najczęściej znajduje się na ramie roweru. Nie wszystkie ramy rowerowe mają taki numer, dlatego warto kupując rower zwrócić uwagę, żeby rama taki numer posiadała. Bardzo ważne, żeby ten numer roweru Mieć cały czas gdzieś pod ręką są dostępne zabezpieczenia GPS do rowerów. Sam GPS ma też swoje ograniczenia. On nie będzie nam działał w garażu podziemnym, przez co ta ochrona za pomocą GPS-u jest często taką ochroną dość złudną. Do rowerów są już dostępne linki z autoalarmami, autoalarmy wstrząsowe, różne tego typu zabezpieczenia. Niestety one wszystkie mają. Yy, swoje wady. Najczęściej jest to związane z tym, że są to po prostu urządzenia elektryczne. Kiedyś im się skończy prąd. Nasz rower może zachęcać albo zniechęcać złodzieja. On widząc dwa rowery obok siebie, popatrzy. Przychylnym okiem w stronę tego, który jest ładniejszy. Rowery nietypowe, a na przykład z wymalowanym imieniem właściciela, są dla złodzieja mniej atrakcyjne, ponieważ trudniej jest je sprzedać. To, do czego przypniemy rower, powinno być co najmniej tak solidne jak nasze zabezpieczenie. Nie ma sensu kupno drogiego zabezpieczenia w momencie, w którym rower przypniemy do gałązki. Zabezpieczenie yy, roweru jest najlepiej przypiąć za najdroższy element, za szkielet roweru, czyli za ramę rowerową. I jedno koło dodatkowo. Trzeba też szalenie uważać na zostawianie roweru w piwnicy, ponieważ piwnica jest to takie miejsce, w którym złodziej w zasadzie przez całą noc może pracować nieniepokojony. Nie Zdecydowanie warto jest ogłosić kradzież swojego roweru na portalach społecznościowych. Dobrym pomysłem jest śledzenie portali ogłoszeniowych, portali aukcyjnych. I jeżeli pojawi się oczywiście takie ogłoszenie, które wydaje nam się być podejrzane, wydaje nam się, że to są nasze elementy z naszego roweru, wtedy oczywiście jak najszybciej powiadamiamy policję o tym fakcie. Sami nie próbujemy takich elementów kupować sami nie próbujemy kontaktować się ze sprzedawcą, żeby go nie wystraszyć.